Razem ze mną Dawid Rosik, ekipa Szybkich Zapalników. Kilkadziesiąt sekund przed rozpoczęciem Halloween Games w ramach projektu Basket Hanasa. Jak nastroje, jak samopoczucie? Czy ta noc przed wielką grą spokojnie przespana? Tak, wszystko w porządku. Myślę, że jesteśmy nieźle przygotowani. Tutaj coach zadbał o to, żebyśmy podeszli do tego meczu na luzie. Bez jakiegoś zbędnego napięcia, no zobaczymy. Gra pokaże, piłka w grze, także zobaczymy, jak to będzie. Czujemy się dobrze, wszyscy. Miło to słyszeć. Wnikliwi widzowie z pewnością zauważyli takie fizjonomiczne podobieństwo do jednego ze znanych koszykarzy z polskich parkietów, Huberta Pabiana, gracza m.in. Czarnych Słupsk. Co cię z nim łączy i czy jakieś wskazówki od niego otrzymałeś przed dzisiejszą grą? Co łączy? No czasami jak się spotykamy, to śpimy w jednym mieszkaniu, nie kładziemy się razem. Oszczędź nam szczegółów! Co łączy? No mam jakiś tam dobry kontakt, znamy się od jakiegoś dłuższego czasu, więc spoiwem tutaj na pewno jest małżonka Karolina, którą pozdrawiam serdecznie i Huberta też. Także no nie było żadnych rad, nie odezwałem się, Hubert pewnie też nie wie, że taki mecz jest. Chociaż śledzi Instagrama bardzo dotkliwie, więc myślę, że Kamila też przede wszystkim Instagrama, więc myślę, że coś tam kojarzy. No co, no mam nadzieję, że będzie dumny, nie? I na koniec krótko, co jest największym atutem Szybkich Zapalników? Szybkość czy zapalczywość? Myślę, że zapalnik Marek. Zobaczymy. Myślę, że w obronie musimy tutaj przede wszystkim powalczyć. Ten defense będzie najważniejszy. Zobaczymy, jak się gra rozwinie. No, mam nadzieję, że utrzymamy i wygramy tym razem, bo ostatnio przegraliśmy w ubiegłym sezonie, można powiedzieć. Dawid Rosik, Szybkie Zapalniki. Powodzenia, dobrego występu. Dzięki. A w naszej koszykarskiej mix zonie kolejny gość, Kamil Kluza, Waleczne Serca. Witam cię serdecznie. Pytałem przeciwników o nastawienie, no to do ciebie również adresuję to pytanie. Co czujecie na kilkadziesiąt sekund przed rozpoczęciem Halloween Games 2023? Witam serdecznie. No, tak jak nazwa sama wskazuje, tak? Waleczne, czyli będziemy dużo walczyć, no i oddamy serducho na boisku, także nie ma tutaj po prostu żadnej taryfy ulgowej. W kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj Światowy Dzień Oszczędności. Czy możesz obiecać, że nie będziecie się oszczędzać na parkiecie i że nie będziecie również oszczędzać licznie zgromadzonej publiczności emocji, bo to jest przecież w tym sporcie najważniejsze? Emocje na pewno będą, mimo że inflacja spada ponoć z wyliczeniem komunistów, ale my pojedziemy troszkę w górę, także zrobimy taki pułap nie do zagięcia i myślę, że drużyna przeciwna po prostu nie dogoni tego. Policzyłem was na przedmeczowej rozgrzewce, wychodzi na to, że dłuższa ławka będzie atutem waszej drużyny. Jednego zawodnika póki co macie więcej, chyba że ktoś doszedł. Nie no, na pewno jakiś tam jest as w talii drużyny przeciwnej, ale tak jak mówię, my oddajemy serducho na boisku, wynik pokaże, jak to się zadzieje. Niech zatem zwycięży lepszy. Powodzenia, dobrego spotkania. Dziękuję. Kamil Kluza, dzięki. Waleczne Serca, uczestnik Halloween Games 2023, Wrocław Kuźniki. Dzięki bardzo. Ostatni dzień października, Kamil Hanas Arena na wrocławskich Kuźnikach i Basket Hanasa Halloween Games 2023. Z tego miejsca witamy was bardzo serdecznie. Dziesięciokrotny reprezentant Polski, dwukrotny mistrz kraju, mózg całego przedsięwzięcia, reżyser koszykarskiego kina akcji, Kamil Hanas. Dobry wieczór, witam serdecznie w przepięknej hali na Kuźnikach. Oczywiście troszkę przekornie, ale jest klimatyczna. Panowie, zobaczcie, jaka piękna hala. Tutaj się wychowywałem i dzisiaj tutaj zagrają panowie o puchar Gaminate. Oczywiście symboliczne wznowienie dla fotografa, bo to wspaniałe fotki ma. Uwielbiam te powtórki, jeżeli chodzi o rzut sędziowski. Dobrze, przedstawmy bohaterów dzisiejszego widowiska. Waleczne Serca w jednolitych niebieskich strojach, chociaż z tą jednolitością, jak możecie zauważyć, różnie bywa. Piotr Ściegienko, Patryk Nowak, Piotr Wojnar, Maciej Itczak, Kamil Kluza, Piotr Łukaszczuk, Wiktor Wejman. Tak prezentuje się skład Walecznych Serc.
Gdybyśmy byli teraz w stacji CNN, to byśmy powiedzieli Braveheart po jednej stronie parkietu, a po drugiej szybkie zapalniki. Kamil jako zdolny w językach przetłumaczy teraz na... Fast Fire tak zwani. Fast Fire and Braveheart. I tutaj skład prezentuje się następująco. Dzieje? Zobaczcie, ale tutaj klatówka widać. Kolega Brawka dostał. Piękna klatówka, brawo. Za coś takiego swego czasu Roman Kosecki otrzymał czerwoną kartkę w słynnym piłkarskim meczu. A tutaj Brawka. Słowacja-Polska. Ależ zaczynamy to spotkanie. Myga w tapczan rzucił punkty. Od razu. Huknął Mareko do Jacka. O, ale przedłużony taki giedraitisowy dwutakt. Piłka, zobacz jak piłka chodzi po wodzie. Ale czas się chyba kończy na akcję powoli, tak jest. Oj, giedraitisowy dwutakcik, obrona. Zabrzmiał kolejny gwizdek w hali na Kuźnikach. To czas najwyższy, aby przedstawić duet sędziowski w dzisiejszym spotkaniu. A ten mecz prowadzą Martyna Wołoszyn, Tomasz Smoszyński. No i równie dobrej formie jak koszykarzom życzymy temu duetowi z gwizdkami. 3-2. Taki rezultat na korzyść walecznych serc. Pierwsze punkty zdobyte po stronie szybkich zapalników. No i zaczyna nam się od koszykarskiej wymiany ciosów akurat w tym spotkaniu. Hala na Kuźnikach, jak już wspomniał Kamil, dość skromna, jeżeli chodzi o gabaryty. Tutaj nawet żartowaliśmy, że trzeba będzie, aby oddać rzut za 3 punkty z narożnika, no, wydostać się nieco poza obiekt i robić to z korytarza. Ale dlatego otworzyliśmy drzwi specjalnie. Tak jest, to nie tylko kwestie wentylacji, ale również komfortu graczy. Co ci ta hala, drogi Kamilu, przypomina? Czy też masz takie jednoznaczne skojarzenie? Nie wiem, czy miałeś okazję grać akurat. Tak, to... w obiekcie we Włocławku, zwanym pieszczotliwie i tak troszeczkę ornitologicznie kurnikiem przez wiele lat. Raz miałem możliwość tam trenowania, grałem w Anwilu Włocławek. Dla wielu może ktoś się może zdziwić, że tam grałem. Tak, grałem we Włocławku i raz wyjątkowo mieliśmy tam trening. Natomiast no tutaj możemy nazwać prawdziwym kurnikiem. Hale na Kuźnikach, ale jakże sympatycznym. Ja tutaj pierwsze kroki stawiałem, bo mój tata świętej pamięci był nauczycielem. Uczył mnie dwutaktu. Ja z tej okazji chciałem też podziękować tutaj Monice oraz Ryszardowi. Oni sobie tam siedzą, obsługują stolik sędziowski. Otworzyli nam te drzwi, żebyśmy mogli rzucać za 3 punkty właśnie z kornerów. Jak mogliście usłyszeć, sporo historii, także tych osobistych w przypadku Kamila Hanasa. Nie dziwi zatem jego mocny, emocjonalny związek nie tylko ze szkołą podstawową numer 37, ale przede wszystkim z tym obiektem na Kuźnikach. 9-6 taki mamy rezultat spotkania. No i ja jeszcze dodam, kończąc ten wątek włocławski, że tam pamiętam za koszami na tych ścianach, a to jest ściany niemal metr za tablicą, więc nie było miejsca na hamowanie. Tam przynajmniej były materace, aby to lądowanie na tynku było nieco łagodniejsze. Tutaj, ponieważ grają prawdziwi twardziele, pozbawiliśmy ich tej bezpiecznej strefy hamowania. Nie ma materaców. Jak ktoś się zatrzyma na ścianie, to na dobre. To jego pech, ale oni biorą tą halę w ciemno, znają ją i nie boją się tego. Czasami widać, jak oni biegną, ale jakoś kontrolują. Nie widziałem złośliwych zagrań, także widzimy, że oni bardzo walczą, ale też wydaje mi się, że szanują siebie bardzo mocno i swoje zdrowie przede wszystkim. Żeby jeszcze im utrudnić zadanie, żeby nie było tak hop-siup, tak łatwo, to nie dość, że ściana, to jeszcze bramki mamy, więc można tam z rozpędu też przydzwonić, czego nie życzymy, w słupek, bądź też, jeżeli ktoś gra na pozycji numer 5, głową w poprzeczkę nawet, bo i takich zawodników rosłych mamy w tym spotkaniu. Ależ teraz blok, ależ dobra akcja defensywna. Jest ponowienie bez punktów, 9-8. Idą łeb w łeb, kosz za kosz. No i było po łapkach. Za moment powinny być rzuty wolne. Jacek Poznański, tak zwany Jack from Poznań.
Zmienia, możesz mi tutaj podać jedną małą rzecz, która mi spadła? Tak, jakbyś mógł bluzę położyć tu z boku koło mnie. Dziękuję Ci bardzo. Współpraca na linii, dokładnie, komentatorzy, zawodnicy przebiega naprawdę perfekcyjnie, jak ale mogli Państwo się przekonać. Wyobraźmy sobie, gdyby Ekstraklasa miała grać mecz tutaj. Co by to było? Jakie by to były emocje? Kibice by byli za oknami, czekaliby. Kiedyś były takie mecze rozgrywane, czy na Mieszczańskiej przecież, jak mecze były, to ludzie stali na zewnątrz i patrzyli przez szyby. Moi koledzy akurat starsi z... Oj, tutaj redaktora główeczka, nam piłka. Była główeczka, a konkretnie tył głowy. Moi starsi redaktorzy, koledzy z Wałbrzycha z nostalgią wspominają czasy. Oczywiście nie pochwalamy i nie promujemy złych nałogów, kiedy jeszcze można było palić w hali Górnika i sytuacja wyglądała tak, że tak mniej więcej jak następowała ta długa przerwa po 20 minutach, to ta hala była spowita takim rzeczywiście tytoniowym dymem. On tak opadał gdzieś w okolicach końca ostatniej, drugiej właściwie połowy spotkania i w takich warunkach koszykarze Górnika na przykład w latach 80. to czyli pamiętne boje ze Śląskiem Wrocław. Ale to jest klimat, bo jak człowiek sobie zapali, zajara, to od razu mu się chce kibicować. Jak sobie wypije, to od razu ma plus 500 do kibicowania. Błąd kroków, bardzo dobra decyzja Pani Martyny, brawo Pani Martyno, dobra decyzja sędziowska. Także ostatni raz miałem okazję grać przy takiej chmurze dymu w Eurolidze przeciwko drużynie Olympiakosa Pireus, gdzie nas naprawdę sektor takich zagorzałych fanów po prostu palił fajki i nie tylko fajki, bo zieloną substancję też palił, bo było czuć, znamy ten zapach, nie popieramy, ale to już nie na ten wątek. Rzeczywiście tak było i dopiero tam się działo, tam były emocje, ale tutaj nam Marek Suwara zaatakował, nura podostrzyli, zrobił. Podostrzyli teraz grę koszykarzy obu drużyn. A jaką ciekawostkę, Piotrze, Marek Suwara tobie podał? Co lubi? Bo robiłeś research, mamy tu, zobaczcie, jak jest przygotowany nasz redaktor Pietraszek. No Marek nie był akurat wylewny? Tak bardzo wylewny, jeżeli chodzi o tak zwany dziennikarski research. Powiedział tylko, że szybko się zapala, że nazwa zespołu jest adekwatna, jeżeli chodzi o jego w nim obecność. Lepiej chyba się szybko zapalać niż szybko podpalać, bo to może się różnie skończyć, a ponieważ nasi fantastyczni sędziowie od początku mają dużo pracy, to mam nadzieję, że tutaj nikt przedwcześnie na ławce z 5 faulami nie wyląduje. Marek szybki zapalnik, ale też waleczne serce, bo to zawodnik, który naprawdę walczy, czasami nawet nie kalkuluje, nawet żeby mógł kontuzję odnieść, to on gdzieś tam zanurkuje, gdzie inny nie wstawi nogi czy głowy. Ja mówiłem o tym przed meczem, że tutaj dłuższa ławka powinna być atutem walecznych serc, bo jeżeli chodzi o liczebność, to 7-6. Ojojojojojo! Dziki zachód, tak zwane rodeo, piłka kręciła się jak na dzikim zachodzie, jakby na lasce została wzięta przez Jacka Poznańskiego. Znasz jeszcze jakieś inne ciekawe powiedzonka? Bo to jest dla mnie też fajna edukacja koszykarska. Znam, ale muszą się zacząć uleżeć, tak? Nie wszystkie są do zacytowania w tym momencie. Albo gdzieś dalej, gdzieś poczekamy, daleko się dołączy. Poczekamy, jeszcze trochę tutaj wspólnego komentowania przed nami. Bo to dopiero pierwszy mecz BCH Game na Kuźnikach. To jest tak, ostatni mecz na tej hali, jakby ostatnia seria meczów tej hali na Halloween, czy Wszystkich Świętych, Win Game, jak zwał, tak zwał, ale panowie teraz grają właśnie serię takich meczów w październiku. Ostatnie 90 sekund gry w inauguracyjnej pierwszej kwarcie. 15-13 w tym momencie. Taki rezultat. I rozpoczynają szybkie zapalniki indywidualnie. I skutecznie wbił się teraz pod kosz z prawej strony boiska Maciej Miernik. I mamy, drodzy Państwo, remis 15-15. Reggie za 3 punkty. Trójeczka. A to jest zawodnik, ależ który jak ma pół pozycji, Piotrze, to od razu rzuca. On się nie waha. Miał nawet mniej niż pół pozycji, rzekłbym to taka ćwiarteczka. Tak jest. Jeżeli chodzi o wolne miejsce, będą 3 rzuty wolne. Ksywa robocza Reggie Miller. Wiadomo dlaczego, no bo trójka.
kulturalnie oddał piłkę. Ależ oni ładnie sobie podają, tak jak jest, widzi, oni widać. Cudownie kozują przy tych podaniach. Babunia. Sędzia zawodnik. Trzy rzuty. 100% skuteczność na linii rzutów wolnych. Reggie Miller, Bell, Piotr Łukasz. Ale przechwyt, zobacz! Ostatnie 15 sekund. Piotr odegrał do tyłu. Ale zagrał! Koronkowo zagrali. Zerwał ten rzut. A wykończyli troszeczkę jak Śląsk Wrocław. Ostatnio w trzeciej i czwartej kwarcie zwłaszcza. Ten rzut. Tutaj mamy nadzieję, że jednak te końcówki będą znacznie bardziej udane dla obu drużyn. 2 sekundy mamy do końca pierwszej kwarty. Jaki wariant taktyczny zagrają? No będzie buzzer beater jak nic. Zapalniki. Ależ dobra, teraz postawa w obronie. Kończymy pierwszą kwartę przy prowadzeniu niebieskich. Waleczne serca 18, szybkie zapalniki 15. Wracamy. Hala na Kuźnikach 18 do 15 po pierwszej kwarcie starcia pomiędzy Walecznymi Sercami a Szybkimi Zapalnikami. Prowadzą ci, którzy dzisiaj w niemal jednolitych niebieskich, bądź też jak ktoś woli, błękitnych strojach. A zatem Waleczne Serca, no i nie zdołali teraz powiększyć przewagi. Rozpoczyna wspominany, chwalony już tu przez nas Marek Suwara. Świetnie teraz odegrał do najwyższego w tym momencie na boisku grającego z 40 Jacka Poznańskiego. 2 m 6 cm wzrostu, a jak zejdzie z tego stołeczka, to 1,86 m. Daje radę na pozycji numer 5. Można powiedzieć, panuje niepodzielnie w tej strefie podkoszowej. A tutaj zawodnik rodem z Ostrowa Wielkopolskiego, wychowany na Zoranie Sretenowiczu, na przy całej tej śmietanie ostrowskiej. Przecież jeszcze był Wadim Czeczuro. Czy ty pamiętasz jeszcze zawodników, którzy grali w Ostrowie na przełomie lat 90. przełomie wieku? Oczywiście, że pamiętam i pamiętam też już świętej pamięci niestety, ale ponieważ przed nami pierwszy dzień listopada, to wspomnijmy legendarnego trenera Andrzeja Kowalczyka, przez wiele lat związanego z klubem z Ostrowa Wielkopolskiego. No, żeby daleko nie szukać, też dużo takich wspólnych wątków wrocławsko-ostrowskich, bo chociażby Darek Parzeński swoje ostatnie lata kariery też spędzał w klubie z Ostrowa Wielkopolskiego. Wadim Czeczuro też jako zawodnik, później jako trener Stalówki. Także te losy ostrowsko-wrocławskie nierzadko się przeplatały. Jacek Krzykała tutaj grał w Ostrowie przecież. No, ja też grałem w Ostrowie jeden sezon. No i hala w Ostrowie, skoro już wspomnieliśmy o tej we Włocławku, też miała w tej starym wydaniu swój niepowtarzalny klimat. I zapach również. Też. Prawda? Ale, też. No, ale to basen, to wiadomo, łączone kiedyś te wszystkie klimaty, chlor, to wszystko. Reggie Miller za 3 punkty. Zbiórka, lewa ręka. Upodobali sobie zawodnicy numer 71. Nie wiem, czy to ma jest jakieś odniesienie Wrocławska. Do słynnego koszykarza, który grał z tym numerem. Nie. Bo ja rzeczywiście kojarzę ten numer głównie żużlowo. Maciej Janowski, który promuje Wrocław, mając kierunkowy do Wrocławia na swoim plastronie. A w koszykówce kto grał z 71? Chyba to po prostu przypadek. W stronę miasta naszego 71, krzywa Nyga, przez G i przez Y, żeby się nie, nikomu nie pomyliło. Taki przydomek dostał w liceum ten zawodnik, prywatnie mój przyjaciel, którym się poznałem w liceum. Reggie Miller wolny, zobaczcie, to co mówiłem, wolny rzut. O! Wiktor tam walczy, Wiktor walczy, ale już takie zmęczenie widać po nich, takie niecelne rzuty, zerwane rzuty. Oj, przypomniałem sobie, co mi też Marek Suwara zdradził. No właśnie. Będzie ciekawostka, chociaż nie wiem, czy powinienem, bo to było ale tak top secret. Zdradził mi na ucho, obniżę teraz tak konfidencjonalnie głos, że jest fanem Unii Leszno. Tak, wiem, Marek jest... I tutaj zacytuję klasyka znanego ci doskonale Radosława Chyżego z pewnego jakże często odtwarzanego na YouTubie wywiadu telewizyjnego. Uwaga, są takie miejsca we Wrocławiu, za których za taką deklarację można dostać w papę. Pozdrawiamy Radka bardzo serdecznie. Papę, no, mogę Markowi powiedzieć, że obiecam mu mecz z Lesznem.
myślę, że Marek nie docenia klasy przeciwnika. Naprawdę bardzo dobrze zawodnicy tam będą. Takie spotkanie będziemy mogli zobaczyć przy okazji turnieju w grudniu. Marek jest oczywiście walczakiem, trochę zaczepia, ale nie mogę się doczekać, gdy zagra przeciwko drużynie z Leszna. Strasznie dużo mamy tutaj tych akcentów wielkopolskich. Turniej jakby nie było wrocławski, a tutaj Leszno, Ostrów Wielkopolski. Tak skaczemy sobie właściwie po tej całej krainie chlebem i żytem płynącej. No Piotrze, szlakiem mojej gdzieś tam przygody z koszykówką. Niedługo, może jak się rozwinie projekt BCH, czyli Basket Kanasa, pojawi się w Zielonej Górze. To dopiero by było zrobić. Dobrze, czy ktoś z Rydzyny tutaj jest też? Tutaj nie, z Rydzyny tutaj nie ma. O, ciekawa sytuacja, piłka dotknęła kosza w ogóle z boku, jednak sędzia przerwał grę. Czy my jesteśmy przygotowani w trakcie tego meczu na taką sytuację, która często zdarza się w trakcie koszykarskich meczów, że piłka utknie pomiędzy tablicą a obręczą? Bo nie zauważyłem takiego charakterystycznego tutaj długiego przerządu tyczki. Jest tyczka schowana. Pełna profeska. A tu Patryk Nowak rzuca. Ten zawodnik trenował ze mną w grupach młodzieżowych Śląska Wrocław, gdzie pamiętam na pierwszym takim spotkaniu, za mocne podanie, na pierwszym spotkaniu rocznika 85, proszę mi uwierzyć, cała hala mieszczańska była pełna chłopaków, którzy chcieli zagrać w młodzikach Śląska Wrocław. Co dopiero później się działo, każdy chciał być Maćkiem Zielińskim, każdy chciał grać. Ja im się nie dziwię, a czy jest w ogóle tutaj wśród uczestników tego spotkania ktokolwiek, kto z tobą nie trenował, Kamilu, kogo ty nie znasz, bo podejrzewam, że ty masz takie bliskie relacje z większością uczestników tego spotkania. No właśnie z większością nie znałem się wcześniej. To jest ciekawe właśnie, że ci panowie zaufali mi i chcieli zobaczyć projekt właśnie. Ścigienko za 3 punkty. Bez E, bo wpisałeś mi w składzie E. Nie ma E, nie ma E. Informacja uzyskana u samego źródła bezpośrednio u zawodnika, który gra w charakterystycznej koszulce WKS-u Śląska Wrocław. Jako ciekawostkę możemy dodać, że robi fantastyczne plecaki, torby i różne rzeczy. Może zaprezentujemy zaraz to w realizacji. Ten zawodnik naprawdę prawa ręka silna, atakuje kosz, szybki, ambitny, nie odpuszcza. Dwa rzuty wolne. Maciej Idczak na linii rzutów wolnych. 27-21, 3,5 minuty do końca drugiej kwarty. No i jest poprzeczka. Powiedzielibyśmy w futbolu, obręcz w koszykówce. Jak jeszcze mówicie? Na obręcz? No żelazo, pucha. Różne takie określenia się znajduje. Też zależy, jaka jest konstrukcja kosza, no bo tutaj jest wychodząca ze ściany, tak zwana lawina. I tutaj wszystko się może wydarzyć. Co powiesz o elastyczności tych obręcz, bo one też potrafią robić różnicę? No tutaj kosze są trudne do rzucania w repo. Ojojojojojojojoj. Czy to kolano? Mamy nadzieję, że tam nie doszło do jakiegoś podkręcenia. Piotrze. Dmuchamy na zimne. Mamy nadzieję, że ten zawodnik stanie o własnych siłach. Nie mamy tutaj żadnej pielęgniarki. Czy Piotrze, chwila przerwy. Jasne. I wrócimy zaraz do gry. Wracamy do gry, niestety bez Piotra Ściegienko. Teraz ekipa szybkich, przepraszam, walecznych serc. Mamy nadzieję, że ten jakże waleczny, ambitny zawodnik, którego przed momentem chwaliliśmy głośno z Kamilem za skuteczną trójkę, będzie w stanie kontynuować te zawody. A w tym momencie na 2,5 minuty przed końcem drugiej kwarty 6 punktów przewagi ekipy w niebieskich strojach, 27-21. No i teraz jest punkt numer 23 po stronie goniących. I ta ich przewaga, mowa o walecznych sercach, topnieje do 4 oczek, ale z pewnością tego tak nie zostawią. Ambitni, waleczni zawodnicy, jak wskazuje nazwa ich drużyny. Teraz nawet bez Piotra, który cały czas obserwuje te zmagania z grymasem bólu na twarzy zza linii bocznej. Jego drużyna, myślę, że też dodatkowo zmotywowana tym nieszczęściem swojego kolegi, będzie starała Wiktor się... Wiktor Wejman, dobra trójka, ale Wtapczan to silny zawodnik, dołączył w trakcie sezonu, ale ambitnie też podchodzi do tematu
bardzo silny gracz. Kto odpowiada za jego przygotowanie fizyczne? Myślę, że sam, jego ambicja i duch walki. Jacek Poznański, Big Jack, zobacz jak tam, jakie manewry, niczym Mieczysław Łopatka. Ale... Manewry i manerwy. Manerwy, wiadomo, pan Mieczysław hakiem i to trafiał, skąd chciał. Pozdrawiamy pana Mieczysława, który przychodzi na mecze Śląska. Ja uważam, że najlepszy hak w historii polskiej ekstraklasy. Jerzy? Jurek Bimbaj Binkowski. Sięgamy trochę do czasów retro, ale myślę, że można gdzieś, korzystając z bogactwa, dobrodziejstw internetu, jeszcze słynne haki równie słynnego Bimbaja w hali stulecia, bądź też wcześniej w hali ludowej, obejrzeć sobie z odtworzenia. To jest mój właśnie też jeden z celów w tym sezonie, żeby właśnie pan Jurek przyszedł tutaj do nas na salę, bo staram się raz w miesiącu, jeżeli nie mamy meczu, raz w miesiącu zapraszać gości specjalnych, żebyśmy poćwiczyli haki. Zapomniane rzuty. Teraz zapomina się o takich rzeczach, a szkoda, przecież mamy tylu świetnych zawodników, którzy potrafili to robić, nie korzystamy z ich wiedzy i to jest bardzo... A to jest rzut, z tego co pamiętam, praktycznie nie do zablokowania z racji na to, jaką właśnie wykonuje się trajektorię ruchu, jeżeli chodzi o rękę i całe ramię. Oczywiście, że nie do zablokowania, no ale wymaga na pewno dużo czasu, dużo trenowania. Ole, tu Marek ślizgiem, jak w FIFie, skasował. Panie sędzio, skasował, ja ostatni dotknąłem. Żółta kartka. Ode mnie się odbiło, przyznaję się. Zauważyłeś, ten zawodnik do Mela Gibsona jest podobny, z numerem 71. Braveheart. Dlatego Braveheart. Nie ma tu przypadku. I tak zupełnie nieoczekiwanie, w przesympatycznych okolicznościach przyrody, dobrnęliśmy do końca drugiej kwarty spotkania. Po 20 minutach 29-23 waleczne serca wciąż na prowadzeniu, a my czekamy już z niecierpliwością na trzecią odsłonę tego widowiska. 3-2-1 start, wracamy równo z pierwszym gwizdkiem po zmianie stron Tomasza Smoszyńskiego, który razem z Martyną Wołoszyn sędziują w pierwszej dzisiejszej grze Halloween Games w projekcie Basket Canasa 2023. Rozpoczynamy grę po zmianie stron przy prowadzeniu walecznych serc 29-23. Wynik ustalono po 20 minutach. Co przyniesie trzecia? Co przyniesie czwarta kwarta? Pozostańcie Państwo z nami. Wszystko wyjaśni się i rozstrzygnie już niebawem. Ależ blok! Wydawało mi się, że faulowany ten zawodnik na początku tej akcji, ale nie ma... Oj, tu Ależ, tu kick. Aż się Mel Gibson sam zaśmiał z siebie. Maciej. Mieliśmy być życzliwi dla zawodników. Ja bym powiedział, jaka zmyłka. Cudowna. Druga akcja. Protestuje ten zawodnik, ale tym razem nie było faulu. Nie wydaje mi się, żeby był. Takie podanie rodem z futbolu amerykańskiego przez trzy linie, ale nie dotarło do adresata. Tomasz Caruso trafia. Taka klasyczna opaska wokół głowy. Zawodnicy NBA w takiej grają. Alex Caruso z Chicago Bulls w takiej właśnie gra. Kamil Kluza, Shaycon Bacon, Wiktor, Patryk Nowak. Ale nie ma, zobacz, Big Jack zebrał piłkę, wszystkich zniszczył. Ale kto faulował? Tom. Piotr. O, Piotr. Podtrzymana decyzja. Ale z uśmiechem na twarzy przyjmują ten werdykt i jedni, i drudzy. Ale... A zatem humory wciąż dopisują. Ale tutaj, Ależ. Uwaga na kroki, gdzie I kto mi powie, że wysocy zawodnicy nie potrafią dobrze kozłować? Powiesz mi tak? Mi się to podoba, ja im powiedziałem, całe życie wam kazali stać pod tym koszem i tylko dobijać albo zebrać, a ja wam tu pozwalam zagrać jeden na jeden. Pozwalam wam rzucić za trzy punkty z jednej nogi i to mi się podoba. I wiesz co jeszcze? Mam takiego, miałem kolegę, z którym grałem, zawsze mówił do sędziów, bo się denerwował. Miał ponad 2 metry i był często faulowany. I mówi, panie sędzio, przecież był faul, jak to jest możliwe? Ale wiesz, to mu sędzia odpowiedział, ale Szymon, przecież ty jesteś duży, ty nie czujesz. I to jest trochę niesprawiedliwa rzecz, że zawodnicy wysocy są tak traktowani, że są wysocy, duzi i nie trzeba im gwizdać faulu. Przecież też czuje chłop, jak mu patrz, jaka walka tutaj jest, ty walczysz z mikrofonem, co tu się dzieje?
anegdotę. Emocje na każdym polu. Ja tutaj toczę rzeczywiście z gąbeczką nierówną walkę. Oni tam w takim zapaśniczym starciu przez moment, niczym Andrzej Wroński na Olimpiadzie w Seulu w 1988 roku. Zważywszy na gabaryty Andrzeja Wrońskiego, to myślę, że nawet dobre porównanie mi się udało, bo on przecież w jednej z najcięższych kategorii wagowych chodził. A propos właśnie graczy wysokich, czy ty się, Kamilu, orientujesz? Bo ja się przyznaję uczciwie do swojej niewiedzy. Czy błąd 3 sekund był od samego początku w przepisach koszykarskich, czy on został wprowadzony na przykład tak jak rzut trzypunktowy na przykład na początku lat 80. I Piotrze, zagiąłeś mnie teraz, muszę to zweryfikować. Nie wiem, przyznam się szczerze, urodziłem się w epoce, gdzie już błąd 3 sekund zawsze był gwizdany, więc zostańmy przy tym, że on zawsze był, dla mnie on zawsze był, ten błąd 3 sekund. Ja powiem szczerze, bardzo się nad tym zastanawiałem. Pamiętam swego czasu ekipa Związku Radzieckiego miała takich właśnie gigantów, którzy potrafili zdobywać po 40-50 punktów w meczu. I tak się nawet zastanawiałem, czy wtedy gwizdali takie błędy, czy taki po prostu dwumetrowiec na tle znacznie niższych zawodników, on sobie po prostu stał i dobijał te piłki. Koczował po prostu w tym nawet sekund. Jako ciekawostkę ostatnio sprawdzałem wyniki finałów Mistrzostw Świata Koszykarek, to jeszcze jakieś kilkadziesiąt lat temu, gdzie też reprezentacja Związku Radzieckiego seryjnie zdobywała Mistrzostwo Świata, to te wyniki meczów kobiecych były na poziomie 160-140. Rekord był chyba 180 zdobytych punktów przez Rosjanki. Także to jest naprawdę dla mnie kosmos. To prawda. Znaczy, że mówimy o kobiecym baskecie, w którym tych punktów jednak zawsze bywało troszeczkę mniej. Ta gra miała może nieco mniejszą intensywność. Takie dygresje tutaj. Ale miałeś byłego zawodnika i aktualnego komentatora na temat roli zawodników wysokich. No i miałeś we współczesnym i baskecie w wersji retro. Miałeś tutaj old school zmiksowany z new schoolem i Jacek Poznański w poprzedniej akcji trafił właśnie rzut o deskę. On korzysta ze swoich gabarytów i o to chodzi. Mam nadzieję, że zawodnicy się na nas nie obrażą, że tutaj dygresja goni dygresję, że czasem robimy takie odskocznie, ale wychodzimy z założenia, że Kanas TV uczy, bawi, wychowuje i dostarcza również emocji sportowych, koszykarskich. Dokładnie. Staramy się to łączyć. Dokładnie tak, edukujemy, sami się uczymy. Ja też to traktuję jako wielką przyjemność. Lubię tych mężczyzn oglądać w akcji, jak oni walczą, jak oni... Przez to dzięki nim nie brakuje mi aż tak grania w koszykówkę, bo czasami mam takie uczucie, jak wchodzę na pełną, przynajmniej w zeszłym sezonie, pełną halę teraz stulecia, kiedyś Ludowej, i ten tłum, ten krzyk, tych kibiców, jak słyszę, no to mi się chce grać jeszcze. Natomiast jak sobie pomyślę już na dzień dzisiejszy, że miałbym przejść przez ten cały reżim treningowy, to już bym podziękował. Nie te lata, nie ten zapał. Dokładnie. Nie to zdrowie, chociaż tego życzę Ci jak najdłużej, ale w jak najlepszym stanie. Ale Piotrze, myśmy naprawdę trenowali po 3 godziny dziennie, 2 razy. Naprawdę mordercze treningi. Dzisiaj się od tego odchodzi, dzisiaj się z głową trenuje. Właśnie po to, żeby lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym. I to jest takie przysłowie też Grzesia Mordzaka. Lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym, bo lepiej się w ten sposób funkcjonuje i tak rzeczywiście teraz jest. A Grzegorz Morca chyba jest tego wybitnym przykładem, że on jakoś tam umiejętnie dobierał dawki treningowe i w wieku 40 kilku lat jeszcze ganiał po ligowych parkietach. Nie wiem, on już zakończył karierę? Nadal w Prudniku i fantastycznie sobie radzi, ale kontra 3-1. Marek tam zmasakrowany pod koszem walczy. Co tam się dzieje? Jaki kocioł czarownic, kocioł zawodników na Kuźnikach. Już widać, zbierają się kolejni gracze z drugiej grupy, tam dopiero będą emocje w drugim spotkaniu, ale to już niebawem, to już niedługo. Będzie okazja, aby jeszcze przedstawić jego uczestników, a tymczasem... Ale na masę poszedł! Jest! Dawid... Przepchnął! Przepchnął! Dawid, kuzyn Fabiana. Jak to brzmi? Dawid Rosik. Rozmawiałem z nim przed meczem. Jakbym coś przeczuwał, kogo do przedmeczowego interwiu poprosić. Reggie Miller za 3 punkty nie chce teraz. Ojej, ale troszkę mu zeszło. Trafił do bramki zamiast do kosza, ale to nic, ten zawodnik się nie będzie wahał. Żeby za coś dalej takiego przynajmniej pół punktu powinniście doliczać. No. Dodałoby to kolorytu tej rywalizacji. Potem by inna drużyna dyskutowała, że
ładnie podałem, tylko ktoś nie trafił, to też pół punktu. Nie dalibyśmy rady. Kombinowane akcje. Zobacz, Marek Suwara, jakim floaterkiem się tutaj podpisał. Jeszcze zebrał piłkę. Rzuć to, traf to. Tapcza! Posłuchał cię! Puknął w tapczę i zobaczmy, jaki jest wynik, bo tak jak mówisz, dygresja goni dygresję. A wynik... Maciej Miernik sprawił, że mamy na prowadzeniu szybkie zapalniki. 32 do 31. 90 sekund do końca trzeciej kwarty tego spotkania. Będzie się działo w kwarcie czwartej, to już mogę zapowiedzieć, nawet nie patrząc na tablicę wyników, bo widzę, że robią sobie nic sobie nie robią ze zmęczenia, z tego upływającego czasu, z każdą kolejną akcją mam wrażenie, że są coraz lepsi, coraz skuteczniejsi. Tak. 32 do 32, za 5 sekund rozpoczniemy ostatnią minutę trzeciej kwarty tego spotkania. Jest pudło i jest piłka dla... Za szybko kwadrat puścił Patryk Nowak. Nie, to szybcy. Szybkie zapalniki. Ale w zeszłym sezonie, na zakończenie w ogóle właśnie BCH 2022-2023, emocji nie było w tym pierwszym meczu tyle jak teraz. Ależ piękny unik pani sędzia nam zrobiła. Nie wiem, czy kamery to wychwyciły. Nie wiem, ale pani może będziemy mieć ujęcie z drona. Pani Martyna jest bardzo ładny unik pani sędzio, bardzo ładny. Oj, kto tu tyle kroczków narobił nam tutaj? Dyskutuje Maciej Idczak. Jest gwizdek, jest głos. Ostatnie 20 sekund trzeciej kwarty. Remis 32 do 32. Szybkie zapalniki. Rosik, pudło. Jest zbiórka. 8 sekund. Ostatni rzut w tej części. Niga! Oj, oj, oj. Koniec, koniec, koniec. I po 30 minutach gry wciąż nie wiemy, kto jest bliżej zwycięstwa w tym spotkaniu, bowiem Waleczne Serca remisują z szybkimi zapalnikami 32 do 32. Tradycji musi stać się zadość. Jak zwykle w przerwie naszych spotkań zapraszamy na występ przeuroczych dziewcząt przed Państwem. Cheerleaders Kuźniki! Przy remisie 32 do 32 rozpoczynamy ostatnią kwartę tego jakże emocjonującego, jakże przykuwającego uwagę, jakże stojącego na wysokim poziomie spotkania. Halloween Games 2023, wrocławskie Kuźniki, z których witają ponownie Kamil Hanas i Piotr Pietraszek. Pierwsza akcja bez punktów. Czym zrewanżują się przeciwnicy? Rewanżują się stratą, a zatem na razie, jeżeli chodzi o akcje punktowe, 0-0 w tej trzeciej, czwartej już ostatniej kwarcie spotkania. No to zwiastuje nam rzeczywiście, że tutaj czasem nerwy dochodzą do głosu i chyba świadkami takiego przebiegu widowiska. Sam na sam z koszem wykorzystuje to z numerem 27 Maciej Miernik i jego szybkie zapalniki wychodzą na dwupunktowe prowadzenie 34 do 32. I zobacz, strefą bronią biali zawodnicy, szybkie zapalniki próbują, przynajmniej kombinowaną obronę strefową. Czy sędziowie są wyczuleni na zakazaną obronę strefową, czy mamy tutaj nie jak w NBA dowolność absolutną? Dowolność, mogą nawet stać wszyscy pomalowanym, w tym przypadku nawet pomalowany, czyli ale nie tak bardzo. Czyli 3 sekund jednak nie obowiązuje. No w obronie, nie, w NBA i tak jak najbardziej 3 sekund błąd jest. Tutaj można koczować. Powiedziałeś, że wszyscy, to myślałem, że atakujący również mogą stać. Atakujący nie, bardziej chodzi mi wiadomo o obronę. Ale zobaczymy, jakie to warianty taktyczne na te decydujące minuty spotkania będą przygotowane. Tomek Serafinowicz trafia. I znowu strefa. Znowu tutaj kombinują, ale dobrze, murują, mają swój pomysł na grę. Trzeba trafić, taką strefę rozbić celnym rzutem. Zbiegnięcie, dobre, jedno, drugie, Reggie Miller. Hopa! Jaka ważna, niestety nie trójka, bo nie mamy tej trójki, musiałby rzucać z boiska. Im częściej wymieniasz to nazwisko znane z parkietów NBA, tym on gra lepiej. Nie wiem, czy jakieś takie fluidy, czy jest jakaś taka rzeczywiście przepływ informacji pomiędzy nami tutaj, na tych stanowiskach komentatorskich usytuowanych na parapecie
hali sportowej w szkole podstawowej numer 37, natomiast oni czują, o czym tu jest mowa. Tak i jest. Najwyraźniej biorą sobie to do serca. Mamy chyba faul, jaki błąd, nie wiem co tutaj się wydarzyło. Faul był. A kiedy ostatni raz na parapecie komentowałeś w takich warunkach widowisko sportowe? Po raz ostatni przeżywałem równie wielkie emocje podczas zawodów międzyszkolnych. Nie wiem, czy pamiętasz, były takie organizowane. Takie tory przeszkód, skoki w workach, biegi po ławeczce. W szkole podstawowej numer 10 na wrocławskim osiedlu Kiełczowskim. Obecnie szkoła imienia Bolesława Krzywoustego. Też mieliśmy podobne parapety i też tam siedzieliśmy, dopingowaliśmy naszych kolegów i nasze koleżanki. Trochę czasu upłynęło. Marek za 3 punkty. O! Potwierdza mamy swoją, to! Potwierdza he swoją. Got it! He got it! Marek Caruso trafia i zobacz jak broni, nisko na nogach. Jak pies, jak wściekły pies atakuje tutaj. Prawie gryzie, ale nie. Zobaczcie, jaka walka. Oj. No, jeszcze go odepnął Patryk. O, zaczęła się gra. Wszystko jest na tym. Są emocje, jest gra, jest zabawa. A to wszystko dzieje się tuż przy naszym stanowisku. Błąd połowy, wszystko super, czułe mikrofony to wszystko zbierają. Big Patryk zdenerwował się, nie wytrzymał naporu Marka Suwary, który kąsał go tam i prowokował. Dobrze, nie skończyło się faulem technicznym. Mają takie przyzwolenie sędziowie, aby nawet wyrzucić kogoś z parkietu. Wtedy ja eskortuję taką osobę do szatni, żeby nie było dodatkowych zadym. Ale zobacz, jak zareagował. A ja będę obkładać lodem, żeby troszeczkę tę temperaturę obniżyć do takiej odpowiedniej, aby tutaj nikomu głowa się za bardzo nie zagrzała. Aktywował, zobacz, Marek Suwara Patryka, jak oddał dobry rzut. No, jakie zbiegnięcie. Oj, jeden leży, drugi rzuca, są punkty. 38-41. Wciąż szybkie zapalniki na prowadzeniu. Teraz będzie analiza taktyczna. Przez moment zauważyłem tam fragmenty odwróconej piramidy. Jeżeli chodzi o system, że tak zacytuję Andrzeja Adamka, który wprowadzał mnie swego czasu w tajniki gry i w tajniki strategii koszykarskiej. To chyba jak jechaliśmy do Hiszpanii wtedy. To były długie podróże, nie zapomniałem. Ale pamiętam, że wtedy to chociaż wygrywaliśmy, Piotrze, w tym pucharze. Byliśmy nawet chyba, jeżeli dobrze pamiętam, w Moskwie nawet byliśmy, chociaż dzisiaj byśmy nie chcieli być, ale rzeczywiście takie dalekie podróże miały miejsce w sezonie 2007-2008, kiedy trenerem był trener Urlek, trener Adamek i trener Kurtinaitis. Na pewno pamiętasz te. Masz jakieś wspomnienia z tamtego okresu? Pamiętam te czasy, pamiętam akurat jeden z przegranych meczów, to wtedy pamiętam, że trenera Urlepa należało omijać szerokim łukiem i najlepiej nie wchodzić mu w drogę, gdyż każda, nawet najmniejsza próba interakcji groziła może nie jakimiś rękoczynami, ale takim dość nieprzyjemnym odburknięciem, urlepowym odburknięciem. Myślę, że doskonale wiesz, co mam na myśli. To było takie mocne słoweńskie warknięcie. O. Warknięcia, bo ja pierdolę, było zawsze trenera Urlepa. Natomiast ja będę dobrze wspominał ten okres. Oj. I to faul, zobacz. Unsportli się z faul. Ależ chlasnęło. Czy pamiętasz? Nawet nie musimy dokładać efektów, gdyż to klaśnięcie nawet na naszych mikrofonach tutaj komentatorskich, podejrzewam, że było doskonale słyszalne. Teraz uwaga, zrobię ekwilibrystyczną sztuczkę, gdyż sięgnę po swoją gąbkę. Mam bardzo niepokorną gąbkę na swoim mikrofonie. Po raz kolejny, że tak powiem, ciągnę ją na parkiet. Proszę wybaczyć te szumy. Wszystko się zgadza, ale czy pamiętasz komentatorów na DSF, na niemieckiej stacji telewizyjnej? Wzięli czas. Może przy okazji teraz tego zapytam cię, czy Frank Buschmann tobie coś mówi, czy inni komentatorzy DSF, którzy komentowali NBA na tej stacji w latach 90. Nie powiem nic na temat niemieckich komentatorów, ale mogę ci się zrewanżować moją historyjką na temat hiszpańskich komentatorów, z którymi miałem okazję pracować w jednej kabinie podczas kolejnego waszego europejskiego wyjazdu do Walencji.
mi zawsze wydawało się, że ja jestem dziennikarzem jak na naszą szerokość geograficzną, który też kieruje się emocjami mocno w swoim komentarzu. Natomiast wierzcie mi, drodzy widzowie, słuchacze, mecz się jeszcze nie rozpoczął, a moi koledzy z hiszpańskiego radia już weszli na taką częstotliwość, na taką głośność, na taki poziom emocji, przedstawiając same składy meczowe, że myślałem, że za moment odfruną. Na boisku, żeby było jasne, nic się w tym momencie jeszcze nie działo. Pomyślałem sobie, że jak padnie pierwszy kosz, ewentualnie dojdzie do jakiejś emocjonującej końcówki, to oni już będą harczeć po prostu, gdyż nie jest przyzwyczajone gardło do mówienia na takiej intensywności, na takiej głośności, na takim poziomie emocji przez całe 40 minut komentowania. Zdziwiłem się. A jednak można. W Walencji można. Piotrze, to ja mam taką prośbę do ciebie, żebyś dał, robi się nerwowo. Zawodnicy sędziowie będą zaraz chcieli opanować te nerwy. Daj nam przez minutę, te dwie, taki po prostu upust właśnie tej energii, jakby to był ostatni bieg o Mistrzostwo Polski na stadionie żużlowym. Mogę tobie już chyba oddać głos. Wspieram je w takim razie. No to wracamy, drodzy Państwo, wracamy na parkiet. 4 minuty 16 sekund. Za 4 minuty oddzielimy chłopców od mężczyzn, juniorów od gwiazd koszykarskiego parkietu. Potroili teraz pod koszem swojego przeciwnika, ale gwizdki sędziów pokazują, że jednak nieczysto odbyła się ta cała akcja defensywna i za moment Patryk Nowak, waleczne serca na linii rzutów wolnych. Nie mamy tutaj akurat dostępu do statystyk, ale podejrzewamy, że w tym elemencie Patryk radzi sobie niewąsko. No i potwierdza w tym momencie Patryk, zdobywając punkt, który w tym momencie daje jego drużynie remis 41-41. Mówiliśmy z Kamilem, że tutaj te emocje będą się potęgowały z każdą kolejną akcją, z każdą kolejną sekundą. I tak teraz się dzieje, bo jest 41-41, ale będzie kolejna akcja z numerem 34. Maciej Itczak! 43-41. Waleczne serca. Ponownie na prowadzeniu. Brawo, brawo Piotrze. Ostatnią minutę zostawię dla ciebie, żebyś w ten sposób to zrobił. Wspieraj mnie. Ja nie jestem z hiszpańskiego radia. Ale ja mam gardło, że zobacz, tak powiem. Jaka akcja. Tak zwane zadrobienie, faul w ataku. Marek tak zwanym dzikim podskokiem chciał tu zaskoczyć wszystkich, ale... Oj, blisko straty. Nyga do Wiktora. Patryk Nowak wziął to na siebie. Pokazuje, ty zawodnicy już się tutaj będą masować, tu iskrzy. Wiktor, przeniesienie, Redzi Łukaszczuk, czy on rzuci, nie? Ale piłka chodzi po obwodzie, pięknie, Maciek Itczak, Wiktor Wejmy, jeszcze jedno, piękna akcja, Redzi Łukaszczuk, nie ma, Nyga, nie ma, ale walczy, Wiktor Wejman, Redzi Łukaszczuk, oj, Wiktor Wejman. Kto zbiegnie? Teraz dobre miejsce na zbiegnięcie. Nyga zbiega. Maciek Kitczak. Zobacz jak piłka. Patryk. Redzi Łukaszczuk. Z odchyłki. Nie ma. To znaczy, że minutę trwała ta akcja pod koszem. To znaczy, że zmęczeni są pierwsze obręcz, ale Marek Suwara. Taki ileż on upadł. Zobacz jak ninja. Jak kobra Najanaja. Wstał. Co tutaj się dzieje? Czy faul techniczny, czy zmiany? Nie. Jednak faul ofensywny. Tak się zastanawialiśmy, czy ustał w obronie, czy nie ustał. Czy to był faul ofensywny? Twoim zdaniem nie wydaje mi się, że to był faul, ale jak sędzia mówi, że to faul ofensywny. Mamy przerwę na żądanie, to przede wszystkim. Piotrze? Dobrze, ja się zasugerowałem tym, że zawodnicy wracali na swoją głowę. To chyba był timeout, a rzuty będą tak. Tak jest. Teraz widzę, że sędziowie, najważniejsze, że oni zostają pod koszem i za moment... Starajmy się wyczytać z twarzy zawodników. Co też one wyrażają, a przede wszystkim twarz grającego z 24 Marka Suwary, bo to on był albo faulowanym, albo faulował. Widać, że chce wygrać, bardzo. Marek, zobacz, my musimy być bezstronni. Czarne koty już weszły, już kibicują, ale oni zagrają później. My musimy później. Być bezstronni oczywiście, ale my tylko podkreślamy to, co skandują kibice, którzy coraz liczniej zaczynają wypełniać się przed drugim meczem, ale na wrocławskich Kuźnikach. No i dwa rzuty wolne, Marek Suwara. Bardzo ważne, babunia. W prowadzeniu drużyny rywali 43-42, ale już tylko punkty dzieli oba zespoły.
42 do 43. Nie ma remisu! Ale jest zbiórka! Marek Słowa! Po raz kolejny tutaj nieprzepisowo przerywają akcję rywale. Mareko faulował w tej sytuacji zdziwiony, ale sędzia był blisko, widział dla kogo sytuację. Piłka? Jednak, widać. Dla kogo piłka? To nie była akcja rzutowa, wznawiają piłkę. Ale był faul, a zatem wciąż w posiadaniu. Szybkie zapalniki. Ale widać, jaka koncentracja w obronie. Oni już chcą to obronić. O proszę, jednak o proszę. Co tu się dzieje? Sami nie nadążamy nad tą akcją, a czasu... Czyli z sędziami nie... można podyskutować w trakcie dzisiejszego meczu. Taki wniosek. Kibice przyszli, całe Kuźniki przyszły na to spotkanie. Całe Kuźniki zostały poinformowane, że dzisiaj ten mecz rozgrywany jest w ramach Halloween. I Marek Suwara... Nie ma! Zebrał? Myślałem, że wyskoczy tam za zegar, który odmierza czas, ale nie teraz. Zobacz. Najwyraźniej chcą tutaj jeszcze podgrzać atmosferę. Oj, piękne zagranie. Co tu się dzieje? Suwara po raz kolejny. Czy to będzie błąd połowy? Błąd połowy. Oddaje piłkę w taki sposób, żeby sprowokować drużynę przeciwną, żeby wybić ich z rytmu. Redzi Łukaszczuk. Czy on to weźmie na siebie? Popatrz, jak Marek broni, jak napiera na piłkę w tej ciasnej hali na Kuźnikach. Redzi Łukaszczuk. Nie ma. Nie ma. Mojga. Zagrał. Ale będzie ponowienie punktu drugiej szansy. Nie ma. Jest kolejna zbiórka. Idą z kontrą. O Jezus. Idą z kontrą. O Jezus. Złamane ręce. Sędziowie nie przerywają gry. Wszystko odbywało się zgodnie z przepisami. Brawo, Ryszard. Uratowałeś tablicę i fotografa oraz swojego syna. Oj, będzie tu się działo. To jest tak zwany bohater drugiego planu. Czarne koty już są gotowe do akcji. Patryk Nowak. 120 sekund. Tyle dzieli nas od zakończenia tego spotkania. Oj, nie ma punktów, jest kolejna zbiórka. Jacek wznawia szybki atak swojego zespołu. Ale zakombinowali, przekombinowali tę akcję. Ale daj Jarku do końca, piłka nie wyszła. Marek Suwara. Chcieli zagrać jak piłkarze Śląska przy drugiej bramce na stadionie śląskim w Chorzowie. Efektownie jest rzut, nie ma punktów, ale jest walka cały czas. Zobacz. Uwaga, uwaga. Zaatakuje. Piękna akcja. Oj. Masz zmęczenie, to już zmęczenie. Oj, tutaj faul. Głowa chce, ale nie zawsze płuca, nie zawsze nogi nadążają. Co tu się dzieje? Leżą. Walka w parterze. Co tu się dzieje? Nikt tutaj nie bierze jajce. Ależ pudło. Nie wierzę. Marek, pudło. Minuta do końca. 43 do 42. Tego chcieliśmy. Zobacz. Ten strzelecki impas. Nieprawdopodobne. Że tak zacytuję klasyka mikrofonu. Szkoda, że Państwo tego nie przeżywają razem z nami na żywo, ale mam nadzieję, że dzięki temu komentarzowi, dzięki temu obrazkowi będą mogli Państwo, no być może z delikatnym poślizgiem, przeżywać to raz jeszcze razem z nami. 40 sekund. 43 do 40! Trafia Maciej Itczak! 45 do 42! Czy rozegrają teraz akcję? Raz. Jest punkt, są punkty z numerem 27. Nie mogę. Maciej Miernik. Punkt przewagi, 25 sekund do końca spotkania. Waleczne serca, 45. Szybkie zapalniki, 44. Gwizdek sędziów. Jest stracona piłka, jest przewinienie w ataku. Ataku. 20 sekund. Emocje sięgają w tym momencie. Monteverestu. Mają piłkę, mają punkt straty, mają szansę do odrobienia, mają szansę przejść do historii. Ależ to byłby powrót. No ale teraz nie zepsuć tego, panowie. Tu już nerwy, tu już odpowiedzialność, tu już czasem śliskie ręce dają o sobie znać. Rzuca! Trafia! Nieprawdopodobnie! Na sekundę przed końcem z numerem 89. Arkadiusz Stachowiak. Będą go całować po stopach. Będą go pocałować po rękach. Arkadiusz Stachowiak. Tak chwytują koszykarze szybkich zapalników.
Sukces ma dziś jedno imię i nazwisko. Arkadiusz Stachowiak, buzzer beater w ostatniej sekundzie. Szybkie zapalniki wygrywają to fasynujące spotkanie. 46-45. Maciej Miernik, waleczne zapalniki, szczęśliwy, zadowolony, spełniony, bo jego drużyna po kapitalnym widowisku jednym punktem pokonała waleczne serca. Uff, emocji było na kilka spotkań, już tak odreagowaliście, już doszliście do siebie, czy jeszcze nie, cały czas ja myślę dopiero, że się kotłuje w głowie? Teraz będzie się kotłować w szatni, dopiero celebracja przed nami. Chłopaki pokazali charakter, także naprawdę wielkie, wielkie brawa dla nich. Walczyliśmy do końca, no i co? Serducha dostały zawału. 20 sekund do końca, przegrywacie jednym punktem, macie posiadanie. I kto w tym momencie mówi, co macie grać, czy też zupełny spontan, zupełna, że tak powiem, fantazja przy tej ostatniej akcji, która okazała się decydująca do losów w meczu? Zagrywka cała była ustawiona, nie wyszło i później genialna akcja Archiego rzuca w ostatniej sekundzie, trafia. Po prostu bajeczne zakończenie, napadliśmy i pełna euforia dzisiaj. No to jeszcze jedno pytanie z żelaznego kanonu pytań dziennikarzy sportowych. Czy rywal czymś was zaskoczył, czy też zagrali waleczni tak, jak się tego spodziewaliście? Zagrali bardzo ambitnie, rzucali dużo za trzy, ta truja im siedziała, musieliśmy gonić. Ale myślę, że dzisiaj to my byliśmy tą stroną, która zaskoczyła. Nasza strefa była czymś zupełnym game changerem. Oni nie wiedzieli, co się dzieje na boisku i nasza obrona ich po prostu dzisiaj zabiła. Czyli rywal was niczym nie zaskoczył, wy zaskoczyliście siebie sami. Pozytywnie, dokładnie tak. Maciej Miernik, szybkie zapalniki, zwycięzca razem ze swoją drużyną tego spotkania. Gratulacje, dziękuję. Dzięki bardzo. Kurwa, Hanna! Opa! NBA! NBA!